Hej, cześć, siemanko wam wszystkim ludzie, z tej strony Judy i witam was bardzo serdecznie w kolejnym już materiale z gry Ghost of Tsushima. No i jak widzicie, dzisiaj znów jestem w stroju samurajskim, ponieważ zadanie dla słomianych kapeluszy wykonane, ale nie ma co tracić czasu. Dzisiaj znowu na południe, myślę, że pójdziemy gdzieś tutaj w kierunku tej legendy Tadayoriego. Podobno Fazamo jest muzy, który daje ludziom nadzieję, recytując historię Tadayoriego i jego legendarnej zbroi. Aczkolwiek, zanim to, mamy tutaj jakąś nieodkrytą lokację, więc chodźmy do niej. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, jak będzie się podobać, rzecz jasna. A my, żeby już tutaj nie tracić ani chwili dosłownie, od razu biegniemy. No może i jest noc, może i jest ciemno, ale to nas nie zatrzyma. Nic bardziej mylnego. Zobaczymy, co to może być. Co to może być za miejsce, co to może być za historia związana z tym miejscem, bo tak to zwykle bywa. Zauważyłem, że tutaj naprawdę piękne jest to, że każde miejsce ma jakąś taką swoją odrębną historię. Mamy obóz uchodźców. O, no proszę. I właśnie, mamy tutaj jakichś interesujących ludzi. Jestem w śledzionej lokalizacji. Jak to w śledzonej? Jak to? O co chodzi? Nie wiem, ale pogadajmy. Nie mogę spać. Ci zamaskowani ludzie kryją się pośród lasów bambusowych Hiyoshi. I bez bajek jest mnóstwo powodów do strachu. To nie bajka, panie. Nazywają się obrońcami łuku Uchitsunego. Spróbuj odpocząć, a ja się dowiem, kim tak naprawdę są. Muzyk z Hiyoshi powie ci coś więcej. Ale uważaj, panie. Klątwa Uchitsunego wciąż może być groźna. Przestań gadać o klątwach. Tak, mieliśmy już las duchów i nie do końca to wyszło. O, mamy tutaj kolejne mityczne opowieści, ale to znacznie, znacznie bardziej na północy. Dobrze, fajnie jednak, że obóz uchodźców został odkryty. Nowy rynsztunek kosmetyczny, zasoby do tworzenia przedmiotów. Ej, a może rynsztunek kosmetyczny ogarniemy? Może moje zbroje mogą być jakieś, wiecie, jeszcze ciekawsze z wyglądu. Dobra. Potrzebujesz nowego kołczanu lub sakwy? O właśnie, to jest dobre, czekajcie. Zwiększ limit broni dystansowej, broni podręcznej, amunicji. Dobra, broń dystansowa, strzały. To niestety za mało. Nie mam skór drapieżników, okej, czyli skóry drapieżników są potrzebne. Raz jeszcze skóry drapieżników. Tutaj tak samo. Tak, wszędzie ludzie, słuchajcie, skóry drapieżników. Bez nich nic nie stworzymy. Ale dobrze, okej, dobrze wiedzieć. Tutaj mamy właśnie skóra, strzały, bomba prochowa, kunai. No ja nie mam jakoś bardzo dużo tego hajsu. Ekwipunek sprzedawcę, ja mogę kupić sobie. Ej, nie no, ale wydam całe swoje zasoby. Może na razie nic lepiej nie będę kupować. Okej, dobrze, na pewno wrócę spokojnie. Właśnie, zestaw do ozdabiania mieczy. A, mogę tutaj sobie wykupić, słuchajcie, oczy śnieżnego demona. Szkoda tylko, o właśnie, dobra, wczytuję się. Może i dość długo, ale jednak się wczytuję. Przyczajony tygrys, fajnie się to prezentuje. Rynsztunek kosmetyczny, łuk. O, no dobra, uderzenie żurawia. O, proszę, ukończ misję klątwa Uchitsunego. Okej, no to na razie za dużo tutaj nie porobimy. Barwnik do pancerzy, o, to może być ciekawe. Ubranie wędrowca, zbroja samurajskiego klanu, to jest to, co obecnie posiadam. Pancerz nieodkryty. Dobra, a co my tutaj mamy? Przytrzymaj, żeby kupić niezwyciężony wojownik. Czy to się jakoś bardzo, bardzo różni? Mogę sobie to kupić za 10. To może kupimy. Móc ci pomóc. A czemu nie? Troszeczkę się to zmieni. Dobra, bo to barwnik do pancerzy, natomiast... Natomiast... Dobra, tutaj są opaski oczywiście. Ale to nie... no dobra. Podobno uderzyłeś na zamek Kaneda. Tak, uderzyłem na zamek, dokładnie, ale chciałem jeszcze się przyjrzeć tym strojom, słuchajcie. O, możemy teraz, zobaczcie, tutaj zmienić. Tutaj mamy wiosenny lew, a mogę zrobić, żeby nasza zbroja będzie taka biała, jako niezwyciężony wojownik, więc czemu nie? Czemu nie? Wygląd pancerza, wyposaż. A czemu nie mogę? A nie, dobra, to już wyposażony będę. Okej, dobra. No proszę, trochę zmiana koloru, ale... Czemu nie?
czemu nie, czemu nie? Może być. Dobra, jak ja stąd wyjdę? Z tego obozu uchodźców? Być może jakoś w tę stronę. Chyba tak. Dobra, zbieramy. Dobra, gdzie jesteś? Gdzie jesteś, koniku? Jedziemy. Oczywiście, że przejdziemy przez to. No co to za teksty dla naszego rumaka? Oczywiście, że przejdziemy. Oczywiście, że damy sobie radę. No i zobaczymy. Takie moje pierwsze mityczne opowieści. No ale dobrze, jeżeli dzięki temu mogę zdobyć jakąś naprawdę, nie wiem, kozacką zbroję, to ja się na to piszę. Ej, co my tutaj mamy? Stojak bambusowy, o! Ej, no proszę, nawet prawie go nie zauważyłem. Chciałem zobaczyć, co tam się znajduje. No, muszę i tak tutaj chyba przejść przez to miejsce. No ale dobra, jeżeli jest stojak... O, ptaszek nas tutaj chciał przeprowadzić. To skorzystajmy. Dobra. Świetnie, pierwsze jak widać pięknie ukończone. Dobra, drugie też ukończone dość szybko, ale nie będzie łatwo, coś czuję. O kurde. Ej, czekajcie, to jest mega trudne. To jest naprawdę mega trudne, czyli tak. To. O kurde. Ojejku, wszystko źle. Wszystko źle, dobra. Mam nadzieję, że to jest ostatnie wyzwanie, ale już ono, ono jest dość, ej, ono jest naprawdę mega trudne. Jak tak szybko można to wszystko kliknąć? Masakra, brakło mi jednego, ale serio, nie wiem czy ja sobie z tym poradzę. Jejku, już wszystko mi się myli. Czyli czekajcie, trójkąt X, trójkąt, dobra. A potem tak, 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 tak. Ojej, teraz to w ogóle do niczego. Wszystko źle zrobiłem. No dobra. Ojejku, znowu źle. Dobra, ten początek opanować to naprawdę nie są, słuchajcie, łatwe rzeczy. Udało się, dobrze, błagam. Koniec, uff, na szczęście. Jeszcze jednego potrzebujemy znaleźć. No dobrze, dobrze. Ale co my tu mamy? Ej, co jest grane? To jest zamknięte, naprawdę? Chyba na razie tutaj nie wejdziemy. Nawet nikt nas nie atakuje. To miejsce jest po prostu zamknięte. Po prostu niedostępne dla nas. Okej. No dobra. Jestem w stanie to zrozumieć. Na razie więc olejmy to obozowisko, chociaż może przez most. No, to może mieć znacznie większy sens, jeżeli spróbujemy tym mostem się dostać, ale widzę, że most też może być dobrze strzeżony. Słyszę kogoś. Ocalił Azamo przed piratami. Mój panie, dołącz do mnie. A czemu nie? Chyba masz jakąś ciekawą historię. Wieki temu Tadayori Nagao był najlepszym łucznikiem na wyspie, znanym z mądrości i celności. Sam Kami Hachiman był pod wrażeniem i podarował mu swoją zbroję, nad wyraz lekką i wytrzymałą. Był to okres, w którym okrutni piraci najeżdżali wybrzeże, grozili miasteczku Azamo zniszczeniem. Ludność uciekała, ale Tadayori stawił czoła piratom w swej mitycznej zbroi. Najeźdźcy zaatakowali, lecz dosięgły ich strzały Tadayoriego. Kilku przetrwało, ale nie zdołali przebić pancerza Tadayoriego. Lata później łucznik odszedł spokojnie we własnym domu. Jednak jego pancerz tajemniczo zniknął. Powiada się, że jego potomkowie wciąż go strzegą, czekając na przybycie wojownika, który bronił będzie Tsushimy. Nieliczne zapiski o Tadayorim wspominają o fioletowej koronie. To miejsce na północy Azamo. Pełno tam fioletowych chryzantem. Tadayori zwykł tam medytować. No czemu nie? Dziękuję za naprawdę interesującą historię. Legenda Tadayoriego. Dobrze. Niebieskie chryzantemy. Wypędzenie Mongołów z kraju to mój jedyny cel. Ten pancerz mógłby pomóc.
jeśli naprawdę jest dobry. No jego właśnie. Jego zbroja nie ma sobie równych, panie. Wciąż musi istnieć. Odszukaj fioletową koronę. Okej, okay, fioletowa korona. A, czyli musimy gdzieś w tym obszarze poszukiwać. No dobrze, dobrze, dobrze. Szczerze mówiąc, z chęcią się tym dzisiaj zajmę, słuchajcie. Mieliśmy tutaj w okolicy stojak bambusowy, więc żeby było szybciej, żeby było sprawniej, tam też się teraz wybierzemy, żebym nie musiał nie wiadomo jak daleko chodzić. Dobra. Północny wietrze, gdzie mnie zaprowadzisz, powiedz mi? O, zapasy. Jak mi miło. No, może teraz powinienem te zapasy zbierać, bo jeżeli by się udało już tą zbroję zdobyć, o ile oczywiście się uda, no to fajnie byłoby jednak móc użyć jej, co nie? Dobra, tylko jak ja się tam dostanę? Bardzo dobre pytanie. Okej, okay, może wejdziemy najpierw na to wzniesienie. Co nie, bo i tak powinienem się... Co jest grane? I co się stało? Czy to burza się zbliża? Ej, bardzo możliwe. Dobra, niebieskie chryzantemy. Niebieski kwiat i kolce. Takie małe nawiązanie do Shreka. Ej, co się dzieje? Słyszę jakby jakieś wybuchy. Odszukaj fioletowe kwiaty. No dobrze. Dobrze, dobrze, szukajmy ich. Może się w końcu, być może i przypadkiem, ale jednak na nie natknę. Co jest grane? Ej, dziwne rzeczy się tutaj dzieją. Bardzo dziwne rzeczy. Ej, prowokacja? No, no i oczywiście musiałem się na kogoś natknąć, a jakżeby inaczej. I to wcale nie na małą grupkę. No. Tak jest. Który kolejny? Ty. No i bardzo dobrze. Jak tak chcecie, to dawać. Pięknie. O, chcieli tutaj, zobaczcie, skrzywdzić kogoś. O, nie mogę na to pozwolić. O, unik. Świetny unik, dobra. Ale wypadałoby go jeszcze... O, świetnie. Tak, właśnie załatwić. Tak jest, mamy go. O! O, jeszcze, o kurde. No ten to mnie naprawdę odrzucił nieźle. Tak, tak jest. Dobra, mamy was wszyscy. Proszę, pomóż. Już ci pomogę, spokojnie. O, nic się nie martw. Ej, ale skąd te wystrzały? Nic ci nie jest? Spalili moją farmę nad rzeką. Między Tsutsu i Azamo. Można ich obserwować z klifów. Cenna informacja. Pójdę tam. Cenna informacja, jak najbardziej. Nasza legenda z każdą chwilą rośnie. Ej, skąd te wybuchy? Naprawdę się nad tym zastanawiam. To tak jakby... To nie jest burza, słuchajcie. Dobra, tutaj mamy terytorium Mongołów odkryte kolejne. Świetnie. Ale mamy też ogromny obszar terenu, którym powinniśmy w tym momencie przeszukać. Szkoda, że mi nie powiedziała, gdzie się znajdują. O! Mamy, słuchajcie, fioletowe kwiaty. Chryzantemy. Aby opowiedział mi legendę o Dadaioli. Mogą prowadzić do korony. O! Ktoś tu zginął. Dobra, czyli te kwiaty mogą prowadzić do korony. Dobrze, fioletowa korona. Podążaj za kwiatami. Aha, czyli muszę podążać za kwiatami. No dobra. No dobra, dobra, tylko w którą stronę? Chyba gdzieś na to urwisko, prawda? Prawdopodobnie, dobra, idziemy tędy. Myślę, że to nie jest głupi pomysł. Tak, tych kwiatów tutaj cała masa. No dobra, chodźmy na szczyt tej góry. A i strzały chyba właśnie stąd padają. No pewności nie mam, no ale to chyba są jakieś dziwne strzały. A nie burza, no ale... Mogę się mylić, no ale mam wrażenie, że z każdą chwilą jest tutaj, słuchajcie, coraz głośniej. Chociaż tam też coś się dzieje widocznie. No ale dobra, idziemy na szczyt. Nie, strzały stamtąd padają, okej. Okay. No dobra, później się tym wszystkim zajmiemy. Fioletowa korona. Jest? Pancerz to Dajoriego może tu być. O! Tak jest, zbadajmy to miejsce. Palone niedawno. Czyli ktoś tu przychodzi.
I to mógł tutaj być jeszcze dosłownie przed chwilą. W tym pojemniku coś jest. Mapa do spoczynku Tada Joriego. O, zdobyto obraz. Ej, ciekawe. Ciekawe, ciekawe. Czyli czekajcie, znajdź lokalizację wskazaną na mapie. Dobra, mamy to, co widzimy tutaj, prawda? Tak jest. Od tego miejsca jest las, jest chata. Znowu są kwiaty. Tam powinno być coś więcej. No dobra, czy ja widzę tutaj gdzieś ten budynek? Mam nadzieję, że... No nie, wiecie co, może po ostatnich moich ekscesach to ja lepiej po prostu zejdę jak człowiek stąd. No tak wygląda, jakbym musiał prościutko od tego miejsca. Ej, to jest chyba jednak burza, słuchajcie. To jest chyba naprawdę jednak burza. Myślałem serio, że to może znowu te jakieś dziwne machiny Mongołów. No ale nie. Czekajcie, czy... A, znowu nie to. Czy muszę przejść przez rzekę? Według tego, co tutaj podali, to chyba tak. No dobra, zobaczymy. Rzekę albo drogę? Może to jest ta droga? No tak, ale... Nie widzę tutaj nigdzie żadnego budynku. Tam powinno być więcej fioletowych kwiatów, ja przynajmniej... Mam nadzieję, że ja to dobrze rozumiem, a może w ogóle idę w złą stronę, słuchajcie. A może trzeba iść w ogóle w przeciwną stronę? Masakra, nie wiem. Po prostu nie wiem, to jest najgorsze. Nie, serio, wcale się... No tam coś jest. No dobra, chodźmy na razie tutaj, zobaczymy. Mamy tu jakieś skałki, takie miejsca, w których, no, coś ciekawego mogłoby być. Dobra, gdzie ja w ogóle się kieruję? To jest dobre pytanie. O, na nowe obszary. O nie, zobaczcie, zaraz stąd wyjdę, czyli... Ej, ale jeżeli to jest... Tu była rzeka, czyli może jednak powinienem iść w tą stronę. Może źle rozumiem tą mapę. Ojejku, dobra. Jest niestety taka szansa, że źle ją zrozumiałem. Ej, czy tam coś jest? Dobra, nie wiem co tam jest, ale wybiorę się w tamto miejsce. Chociaż to nie jest to miejsce, którego teraz poszukujemy. Tak mi się wydaje, no ale zobaczmy, co tu się wydarzyło. Jeszcze tli się. Ale nie, dobra. Tu chyba nic więcej interesującego nie znajdziemy. Dobra, jak się przyjrzę mapie. Tutaj mamy, wiecie co, dobra, zrobimy szybką podróż w to miejsce. No mówię, być może źle zrozumiałem tą mapę i muszę iść w drugą stronę. Niektórzy wrogowie atakują z daleka. No dobra, słuchajcie, tu jest rzeka w sumie, co nie? Może jednak powinienem iść w tę stronę. Bo to ewidentnie, właśnie budynek. Ej, ale tak, to jest chyba ten budynek, który widzieliśmy. Ja to od początku źle zrozumiałem. Okej. Jest ten budynek przed rzeką rzeczywiście. Jest rzeka. No dobra. Dobra. Schowaj tą mapę, proszę cię. Teraz idziemy, myślę, że już naprawdę tak jak powinniśmy. No, zobaczymy. Jest tam jakaś naprawdę wysoka góra. Przed siebie. O, są kwiaty. Ej, dobra, słuchajcie, chcę coś sprawdzić. Dobra, trafiony. Czy naprawdę z nich nie... Spoczynek Tada Joriego. Ej, naprawdę, nie można nic więcej otrzymać. Kurczę, dziwne. Dobra, jak widać, sam Jin stwierdził, że miejsce spoczynku Tada Joriego jest naprawdę blisko. No dobra, ale jak ja się dostanę na tą górę? Nie widzę nigdzie żadnej możliwości wejścia, ale dobra, tu jest coś interesującego. Tak, dobrze. Spoczynek Tada Joriego. Ale 90 metrów. Ej, tu nie przejdziemy, no nie ma nawet takiej opcji. Zbyt wysoko, no ale jak nie tutaj, to którędy? Ej, właśnie, gorzej jeżeli nie mam jakiegoś, no może odpowiedniego sprzętu, żeby się tam dostać. Któż to wie, no ale w każdym razie... O, tam coś... Ej, co my tu mamy? Od złej strony się chyba za to zabrałem. Ajajaj. Jak się tu dostali? Właśnie, jak się tu dostali Mongołowie, ale w każdym razie zostali zabici. Mapa, jak ta z fioletowej korony. O, czyli też mieli mapę, okej. No dobra, przejdźmy dalej. Czuję, że bez walki się tutaj nie obędzie. Spoczynek Tada Joriego. Tak jest.
Chodźmy więc dalej, ale to pięknie wygląda, słuchajcie, naprawdę. Przeszukaj cmentarz, okej. Możemy tutaj coś znaleźć? Nie, w tym miejscu nic nie ma. Tutaj, ale to tylko zapasy, więc nie, muszę iść w tamto miejsce, dobra. Tu jest chyba studnia, ciekawe czy przy niej też coś znajdę. Dobra, są też kolejne jakieś tam mniejsze, ale jednak zapasy. Czyje to groby? No właśnie, może wiecie, rodziny Tadayoriego, jego wnuków, któż to wie. Dobra, więcej zapasów, cudownie. No ale nic więcej tutaj nie ma, wyjdźmy więc stąd. No i kierujmy się tu. Kadzidło z fioletowej korony, niedawno zapalone. No właśnie, jest kadzidło. Wartki strumień czasu zwalnia. Tadayori znajduje spokój. Jeden łuk przeszywa wielu. Ciekawe. Symbol klanu Nagao, rodu Tadayoriego. Co ty tu robisz? Wow. Kim jesteś? Nie chcę walczyć. Jestem Jin Sakai, bratanek pana Shimury. Jesteś tchórzem i kłamcą. Broń się. Co? Jak możesz zarzucać mi kłamstwo? Pojedynek w spoczynku Tadayoriego. Nie chcę z nią walczyć, nie chcę zrobić jej krzywdy, ale uważa nas za zdrajców. Masakra. Nie chcę cię zabić! Przestań! Nie chcę, ale muszę. Muszę walczyć. Ło, dobra. Tego ataku powinienem lepiej uniknąć. No chodź tutaj. Jak śmiesz wstępować? Lubawisz dziedzictwa Tadayoriego! Ło, szybka jest. Ej, nie powiem, naprawdę jest szybka, słuchajcie. Okej. Powinniśmy walczyć z Mongołami, nie ze sobą! Jesteś tylko parszywym łupieżcą! Co? A jak ona może tak o mnie mówić? Dobra, muszę się nieco podleczyć. Dobra, spokojnie. To niemożliwe! Umiesz władać kradzionym ostrzem? Nie ukradłem tego ostrza, zrozum to! Jak może nam takie kłamstwo zarzucać, prawda? Wow! Okej, wow, dobra. Słuchajcie, ona jest też już zmęczona, ale, wow, ale tak samo jak ja, dobra. Spokojnie, teraz spróbuj. Wow, dobra, może się uda, już niewiele. Masakra, i ona jest naprawdę bardzo szybka. Oj, bardzo, dobra, spokojnie. Wow, nie, o nie. Nie wierzę, zaraz przegram ten pojedynek. Ale może? Dobra, jesteśmy w bardzo niebezpiecznym momencie, słuchajcie, tej walki. Dobra, spróbuj. Kurde, co tu się dzieje? Wow. Nie mam pytań, po prostu nie mam pytań. Kurcze. Dobra, spróbuj ją w końcu uderzyć. Dobra, daliśmy radę, ledwie, ale jednak. Stój, mój panie. Jestem Kaede, ostatnia z rodu Tadayorich. Słyszałam, że samurajowie polegli. Uznałam cię za łupieżcę. Niesłusznie. Szukam pancerza twego przodka. Jesteś go godzien, panie Sakai. Ale pancerz przepadł. Nie wiesz, gdzie go szukać? W starym zwoju było pewne zdanie. Tadayori strzeże zatoki Azamo po wsze czasy. To może być wskazówka, gdzie ukrył pancerz. Zbroja Tadayoriego zapewniała mu szybkość i zabójczą celność. Nosi ją w obronie niewinnych. Tak jak on walczył w obronie Azamo. No świetnie, dostałem zgodę. Może chodzi o klify za miastem. No może. Udaj się do zatoki, słuchajcie, no droga długa, wow.
Zbroja jest tam. Bardzo, ale to bardzo daleko. No zbyt szybko to ja się tam nie dostanę, bez wątpienia. Niestety. Dobrze, słuchajcie, ciekawe, że w ogóle rozpoczęliśmy zadanie z tym, z tą zbroją, prawda? Aczkolwiek, no zanim tu się wybierzemy, no troszkę minie. Tutaj mamy nieodkrytą lokalizację. Czy tutaj mogę użyć szybkie? Tak, fioletowa korona, szybka podróż do tego miejsca. Chodźmy więc tam czym prędzej. To jest jakiś pomysł. Podskocz, by uniknąć szerokiego zamachu włócznika. No spokojnie, często korzystam z tego typu porad. Dobra, niby ciekawe miejsce, ale musimy stąd zejść. Masakra, czy to jest ciągle burza? Naprawdę zastanawiam się. No ale pogoda naprawdę fatalna, bez wątpienia. Dobra, gdzie jest nasz wspaniały wierzchowiec? Chodź tutaj, koniku, chodź tutaj. Zmywajmy się z tego miejsca. Dobra, czyli... A, dobra, bo kieruje mnie od razu w to miejsce. Ale przede wszystkim zaznaczyłbym sobie tą nieodkrytą lokalizację, zanim zbroja i tym podobne rzeczy. Zobaczymy, co tam właściwie jest. Może jakaś Kisianora? A może obóz mongolski? Nigdy nie wiadomo. No nie, kto mnie tam niby zauważył? Prowokacja, nie, odpuszczę sobie ich, prawdę mówiąc, odpuszczę sobie ich. Ile można walczyć? Teraz, gdzie jest ta... A no, tutaj już byliśmy w tej okolicy chyba, tak jest, byliśmy. Co i gdzie tutaj jest? Tutaj? Czy jadę? Nie, chyba źle jadę. O co chodzi? Dobra, niech wiatr wskaże mi drogę. Wow, czekajcie, jakoś w ogóle ominąłem to miejsce. To może jednak to miejsce jest tam na wzgórzach. Ale w ogóle to, że dzisiaj był ten pierwszy, słuchajcie, taki pojedynek, co nie? No nie powiem, takie pojedynki do łatwych nie należą. Ona naprawdę potrafiła walczyć. Ej, dobra, 10 metrów, musimy się wspiąć, bo to musi być gdzieś tutaj na tym wzgórzu, bez wątpienia. Dobra, dawaj. No szybciej. Tak, tam coś jest, ewidentnie. Kapliczka strzelistego wierzchołka. No tylko ciekawe, czy dam radę dzisiaj tutaj przejść. Ostatnio była informacja, że nie miałem wymaganej chyba albo sprzętu, albo umiejętności, prawda? O, jak ja mam się tam niby dostać? Świetne pytanie, jak ja się tam mam niby dostać? Przeczytaj, te bramy Tori prowadzą do kapliczki strzelistego wierzchołka, sanktuarium Inari i kamieni rolnictwa. No to fajnie. Ej, myślę, że to jest miejsce, do którego powinienem się udać. Dobrze. Dobrze, spróbujmy jakoś tutaj przeskakiwać. Dobra, z jednej gałęzi na drugą. Tak jest, a to jest chyba sposób. Dobrze, dobrą drogę wybrałem. Dobra, drewno cisowe, zapasy. O, możliwość przeczołgania się. Dobra, dawaj więc tędy. Zobaczymy, dokąd tutaj trafię. Dobra, prześlizgnij się jakoś. No dobrze. No to teraz co? No znowu wyżej oczywiście. Dobra, mam nadzieję, że to wszystko się jakoś nie załamie, co nie? Nie wygląda to na jakieś mega solidne. No ale dobra, okej. Tak jest, jesteśmy już chyba prawie u celu. Bardzo blisko kapliczki i chyba już nawet... Tak, nawet ją chyba widzę stąd. Dobra, słuchajcie, musimy prawdopodobnie przeskoczyć. Wow, daliśmy radę, ale... Ale czy dobrze, że przeskoczyłem? Muszę dostać się tam wyżej, ej, gorzej, jeżeli źle skoczyłem, ale nie no. Wydaje mi się, że nie. Dobra, jesteśmy po drugiej stronie tego mostu. Jakoś się udało. Co my tutaj mamy? Zwój. Mongołowie przyszli nocą. Na szczęście ojciec spełnił wartę. Podpalił most i uciekliśmy. Zdołali jednak przebić jego nogę strzałą. Udało mi się oczyścić jego rany. Teraz śpi, chyba ma gorączkę. O proszę. Nieciekawie. Nie wiadomo, jak skończyli. Oho! Cudownie, czyli łatwo nie ma. Dobra, znowu szukać trzeba innej możliwości. Ojejku, ktoś tu jest martwy. Spłonął chyba, ojciec jest chory, nie może przestać się trząść. Kończy nam siedzenie. Jakby tego było mało, wrócili Mongołowie. Mój brat boi się, że znajdą sposób na przejście przez most. Ojejku. Coś czuję, że niestety pewnie znaleźli sposób na przejście przez most. Niestety. Dobra, tutaj, dobrze idę. No wydaje mi się, że
Chyba tak, okej. Świetnie. Ojejku, ale na tych gałęziach balansujemy wręcz. Dobra, kolejna gałąź, kolejna. I coraz bliżej celu. Dobra, teraz tutaj. Świetnie. No i co? W tę stronę, znowu jestem po drugiej stronie mostu. Tak powolutku, ale do celu zmierzamy, prawda? No dobra, musimy się złapać tego. Tak jest, masakra, co to za miejsce w ogóle, co nie? Co to za miejsce, dobra, jest absolutnie ta druga strona. No i doszliśmy na sam szczyt góry. O, widzę chyba kolejny zwój. Ojciec zmarł ostatniej nocy, nie mam już sił, ale nie mogę spać. Niekiedy słońce jeszcze nie zaszło, pięknie tu. No nieźle. I mamy kapliczkę. Kolejna kapliczka odkryta. Niestety, jak widzicie, wiąże się z nią naprawdę smutna historia. Smutna historia, w wyniku której poznaliśmy historię rodziny, która tutaj zmarła. Oczywiście przez atak mongolski, ale naprawdę okolica prześliczna, bez wątpienia. Talizman Inari, kamień rolnictwa. Okej, i drewno Haznoki. Dobrze. Czy my tutaj coś mamy? Tak z czystej ciekawości, czy mogę coś tutaj jeszcze znaleźć w tym miejscu? Znowu to drewno. Okej, możemy albo przejść. Ale tu już byliśmy, prawda? W tym miejscu, tak, kojarzę. No dobra, słuchajcie, zejdę sobie stąd na spokojnie. Przeszliśmy tutaj kawałek na południe, ale jeszcze długa, długa droga, zanim dalej będziemy kontynuować legendę Tadayoriego. Wcześniej myślę, że ponownie wrócimy się tutaj do tego obozowiska uchodźców i z niego wyruszymy na południe, tam gdzie czekają na nas dodatkowe misje, a również misja fabularna. Tak więc, moi drodzy, jeżeli odcinek wam się dzisiaj podobał, zostawcie oczywiście łapkę w górę pod nim, subskrybujcie, by być na bieżąco, a my widzimy się już wkrótce w kolejnym materiale. To tyle na dziś, do zobaczenia, do kolejnego. Cześć i czołem, na razie. Hej!